Dzień dobry. Dzisiaj krótko Wam opowiem o architekturze renesansu, architekturze prywatnej, czyli tak zwane palazzo, pałace dla bogatych rodzin we Florencji. W połowie XV wieku we Florencji trwa budowa dwóch pałaców, które staną się symbolem, można powiedzieć, renesansu. Jednym z nich jest Palazzo Rucellai od rodziny, która zamówiła Rucellai, który widzicie tutaj na zdjęciu, a drugi Palazzo Medici dla rodziny Medyceuszy. W tym wypadku architektem jest Michelozzo. Jak widzicie, są one jednocześnie podobne, ale różne. Obydwa zbudowane z tego samego kamienia, pietra forte, jest to taki drobnoziarnisty piaskowiec z okolic Florencji, ale Palazzo Medici posiada zróżnicowanie między kondygnacjami. Na parterze te kamienie są dość nieregularne i wystające. Na pierwszym piętrze są już spłaszczone, a na ostatnim piętrze prawie ich nie widać. Palazzo Medici posiada ozdobny gzyms i bifore, czyli podwójne okna, zaokrąglone, podobnie jak Palazzo Rucellai. Palazzo Rucellai również posiada gzyms ozdobny, okna, bifore, ale boniowanie, czyli ta rustykacja kamienia, jest regularna i harmonijna. Rodzina Rucellai, rodzina bankierów i kupców, zamówiła w 1446 około architektowi i pisarzowi, ważnemu pisarzowi, który napisał traktaty o malarstwie, rzeźbie i architekturze, Leon Battista Alberti. Prawdopodobnie on wykonuje projekt, natomiast pracuje nad nim jego uczeń Bernardo Rossellino. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda ten pałac. W taki sposób, podzielony na trzy kondygnacje, wykorzystuje elementy architektury klasycznej, czyli kolumny, pilastry, fryz, który przedziela kondygnacje, architraw. W dolnej części, gdzie znajduje się ławka do siedzenia na podobieństwo stylobatu greckiej świątyni, ona jest ozdobiona tak zwanym opusem reticulatum, czyli motywem, który był wykorzystywany w architekturze rzymskiej. Te elementy klasyczne są bardzo widoczne. Co więcej, Leon Battista Alberti, podobnie jak w Koloseum, używa trzech porządków. Na parterze porządek toskański, który przypomina dorycki, prosty i skromny. Widzicie kapitele. Na pierwszym piętrze porządek, który przypomina porządek joński, a na ostatnim koryncki, czyli ten najbardziej ozdobny. Tutaj widać joński. Co więcej, Leon Battista Alberti wykorzystuje też elementy gotyckie, takie jak okna, bifore i elementy charakterystyczne dla architektury florentyjskiej, czyli wykorzystanie pietraforte, tego kamienia, oraz umieszczenie na fasadzie herbów zarówno rodziny Rucellai, Giovanni Rucellai, i rodziny Medyceuszy, ponieważ obie rodziny były w bardzo dobrych stosunkach, do tego rozmiaru, że syn Giovanni Rucellai, Bernardo, poślubia starszą siostrę Wawrzyńca Wspaniałego, Nannina de Medici. I jak wiemy z dokumentów, ślub odbędzie się między budynkiem a lożą, która znajduje się naprzeciw, również zaprojektowaną przez Leona Battista Alberti,
Kiedyś ta loża była otwarta. I tutaj przez 3 dni odbędzie się wielka uroczystość, ślub, 500 gości, masa stołów, jedzenia, wina itd. Na tej loży również widzicie herb rodziny Ruczelaich, czyli żagiel rozpięty na wietrze, oraz herby rodziny Medyceuszy, na przykład 2 pióra w pierścieniu, lub tak jak tutaj widać na fryzie, 3 pióra w pierścieniu i tutaj nad oknem 3 pierścienie połączone ze sobą. Są to herby rodziny Medyceuszy Wawrzyńca, jego ojca Piotra, Piero i jego dziadka Cosimo, Kosmy Starszego. Czyli Ruczelai, biorąc pod uwagę, iż budują w tych samych latach pałac, który dorównuje pięknu i rozmiarom pałacowi Medyceuszy, pozwalają sobie na celebrację rodziny, która rządziła Florencją, rodziny Medyceuszy. Leon Battista Alberti będzie pracował później dla Giovanniego i oprócz loży wewnętrznego dziedzińca Palazzo, Palazzo Ruczelai, zaprojektuje też dla niego kapliczkę, która dzisiaj znajduje się w Muzeum Marino Marini i nie posiada już funkcji religijnych. W tej kapliczce taki klejnocik, mała świątynia wykonana z marmuru, z ozdobnymi tarsjami i również elementami klasycznymi, która została zainspirowana świątynią, świętym grobem, który znajduje się w Jerozolimie. Pracuje również Leon Battista Alberti dla Giovanni Ruczelai przy fasadzie kościoła Santa Maria Novella. Widzicie tutaj napis Johannes Oricellarus i datę 1470 rok zakończenia tego projektu. Również przy tej fasadzie, jednej z piękniejszych fasad florentyńskich, wykorzystuje elementy klasyczne, czyli kolumny, pilastry, fryz, architraw, taberneazione, jak również elementy charakterystyczne dla architektury florentyńskiej, czyli marmury koloru białego, zielonego i różowego, charakterystyczne tarsje z ozdobami takiego kwiatu, podobno jest to kwiat, który rozkwita, pokazane w różnych właśnie, na różnych etapach rozkwitania. 3 elementy charakterystyczne dla architektury gotyckiej: wkomponowanie rozety, wkomponowanie tych wolut bocznych, które zasłaniają nawę kościoła, i wkomponowanie łuków, ostrołuków gotyckich, które zostały wcześniej zbudowane. Czyli Leon Battista Alberti, rodzina Ruczelaich i jeden z ważniejszych przykładów architektury renesansowej Palazzo Ruczelai. Zwróćcie na niego uwagę podczas właśnie waszego pobytu we Florencji. Zapraszam i dziękuję za uwagę.